Cześć Hiszpaniacy, jest 5:30, ja już nad wodą. Zaczynamy, zobaczymy czy dzisiaj troć skoczy sama do podbieraka, czy trzeba będzie z nią chwilę powalczyć. Powodzenia, jeżeli też gdzieś jesteście na rybkach. Widzicie to? Ja pierdolę. Co to było? Widziałem trotej. Grubasa takiego. Ja dziękuję. Ale widziałem tą głowę. Niesamowite. Jejku. Chodź do mnie trota. Dobrze, że to się nagrało. No i mam nadzieję, że będzie wyraźnie widać. Skąd ona się wzięła? To odpowiedni znak, że tu jest ryba. Kurna kasa. Wyłuskać. Po tym ataku to sądzę, że to jest aktywna ryba. Nie jest ryba, która tylko sobie siedzi, nic nie robi. To było niesamowite, dobra. Jest i słoneczko. Dobra, słuchajcie, założyłem blachę dnia po prostu. Coś takiego. Coś niesamowitego, ona tak chodzi fajnie. A tu jest logo firmy. Ona tak chodzi niesamowicie, tak lata. Z daleka po prostu widzę, jak ona błyska. No, moja ulubiona blacha na dzisiaj. Mam nadzieję, że jej nie zerwę za szybko. Zobaczcie, kurczę, gdzie chcę to rzucam. Potem idzie i błyska po prostu. Cała z daleka widać, jak ona ślicznie sobie pobłyskuje. Jest niesamowita. Tutaj ją specjalnie doprowadzę bliziutko. Oczywiście jak każde wahadło można ją prowadzić powoli. Wtedy delikatnie błyska. W zasadzie nawet tak powinno się, żeby ona... O! Jakaś mała rybka za nią podąża nawet. Ona sobie delikatnie błyska albo szybciej i wtedy jak obrotówka się zachowuje.
Hej. Widziałem właśnie. O kurde. Dobrze się schowałem. No nic, nic, no. Lipa. Wszyscy jeżdżą na wieprze. Tak? No, tam mają. O kurde. Ale ten tydzień słyszałem, że w ogóle jakiś słaby był, nie? No, ja miałem kurwa tylko dwie. To teraz po tej wysokiej wodzie, a teraz oni wszystkie chore są, te co zostały. Tak? No, już widzę. O kurde, ale co z nimi jest? No, jest to ta rzeka zagnojona. Aha. No, czasami szambo wpuszczają, bo tam takie piany są przy tych, nie? No, no. Z czego ta piana jest? Z czystej wody? No faktycznie. Kurczę. Najgorszy szkodnik to jest ten, w tych stawach. No. Tego powinni zlikwidować. Ale co, tutaj na tym odcinku miałeś, tak? No. Nie, niżej. Niżej? A. No, bo tu było pełno ludzi, myśleli, że full, nie? No. Bo tutaj blisko miasta samochód zostawić, jak chciał. No właśnie, no. A tam się już nie chce nikomu iść. Nie, tam samochodem jadę przez te łąki do spalonego, nie? Aha. A, no, no, byłem tam też. Tam jest w miarę dojście, nie? Jeszcze. No, no. No, a jedziesz od góry, od Mrzezina, czy od dołu przez te dziury? Tu przyjechałem, zajdę tutaj do Czereśni i wtedy pojadę tam właśnie niżej. Aha, okej. Okay. No to tylko do 10, potem już kajaki są, koniec. A, no widzisz, tak miałem wrażenie. Ale go w konia zrobiłem, myślał, że ryba się tu spławia. Nic. Patrz, pod nos je posadzę. Omija. Patrz. Widzisz to? Trota płynie. Ja jej pod nos rzucam. Ona nie chce tego. Ona tu sobie stoi po prostu. Dobra, trzeba zmienić. Przynajmniej to może na jakiś foblerek. Na jakiś foblerek szybko. Kurczaki. Jest trota. Nic, nic, nic ją nie interesuje. Rzuciłem koło niej. Ja dziękuję. Słuchajcie, no. Przeszła trota. Koło nosa dosłownie. Widziałem, jak ona idzie. Rzucałem w nią wahadłem. To jak już byłem za blisko, to po prostu je ominęła. Nic, nic nie reagowała. Kurczaki. Może jakieś inne kolory. Nie wiem, ale... No po prostu ona szła w górę rzeki sobie. Powolutku, spokojnie szła sobie w górę rzeki. Kurde, no teraz to już pojechałem. Dobra, muszę to odprąć. Jest, poszło. Dobra, idę za nią. Ona poszła w górę, to ja też w górę. Ale może to za agresywne było. Spróbuj na coś czarnego. Czarne wahadełko założę. Kurczaczki. Coś cięższego.
Ona tu płynie dalej, ja ją widzę. Dawaj szybko, szybko. Albo woblę jakiś agresywny może, o. Jakiś taki. Kurczę, no nie mam pomysłu na nią. Ale jak nie chcę jeść, to może weźmie chociaż... Nie chcę jeść, to może chociaż weźmie się za ten. Dobra, gdzie ona jest? Dobra, idziemy tam. Ona zaraz dopłynie do mnie. Idziemy tam. Nie wiem, czy już ją minęłam. Tu ona jest. Dobra. Widzę ją. Czekaj. Się zaplątało. Teraz wędka. Jeszcze kurczaki. Dobra, jest, 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 jest. Okej, dawaj. O, cicho. O, tu jest. Widzę ją. Widzę ją, widzę, stoi za tym. Tam stoi. No kurczę. Widzę, jak ona wędruje sobie tu. Spróbujemy dojechać do niej tym woblerem. No nic, nie podjęła żadnej akcji. Dobra, idziemy dalej za nią. Kurczę, ale śliczna, z białą głową, ciemna, ciemna trota z białą głową. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Uciekła? Poszła wyżej czy nie? Tutaj zobaczę. Nie widzę, tutaj jest za głęboko. Może jeszcze nie dopłynęła. O rany, po prostu ona sobie tak wędruje. Wędruje i niczym się nie przejmuje. W końcu troć wędrowna. Dobra, rzucę tam. Będę jej wypatrywał. Gdzie ona tu płynie? Ja jej nie widzę. A naprawdę, po prostu niewzruszona sobie szła. Po prostu sobie szła powoli i w ogóle nie reagowała. Po czymś takim to odechciała się łowić wręcz, bo człowiek widzi ryby, ale one mają go gdzieś. I jak one wszystkie dzisiaj tak mają... O, jest! Ona tu jest! Tu jest! Tutaj, zobaczcie. Widzicie ją? Widzę, jak ona sobie tu idzie pod prom. No nic, nie reaguje ona. Na nic kompletnie. Nie ma szans, żeby ją skusić. Kurczę, zaraz wobler jeszcze stracę. Ale no po prostu, no, idzie mi troć koło nosa i nic. Dobra, idę za nią. Ona sobie tam wędruje. Znowu coś innego spróbujemy. Może jakaś obrotuwa. Spróbujemy, mam taką ciężką obrotuwę. Tylko kurczę, lepiej... Chciałem teraz coś ciemnego. Ona głęboko idzie. Bardzo głęboko. Tu w ogóle nic nie widać. To jest zbyt ciemna woda. Tutaj stanę. O! Tu będzie fajnie, bo jest piasek. Może coś będzie widać. No właśnie, teraz ciemno coś damy, skoro ona nie reaguje na jasne. To ciemne wahadełko delikatne, o, takie coś spróbujemy.
gdzie ona jest. Na razie tu nie widzę jej jeszcze, żeby przechodziła koło mnie. Ale zaraz ona tu będzie. Teraz będzie i muszę być gotowy na jej przybycie. Tam w górze jej nie ma. Ona idzie tak o prosto sobie powoli. Tak na razie nie ma jej. Pewnie jest jeszcze poniżej. Gdzie ona jest? Dobra, spróbujemy po prostu trzymać w miejscu to wahadło. Ona będzie koło niego musiała przepłynąć. Zobaczymy co wtedy, jak ona zareaguje na to. Tu jest dość głęboko. Mam nadzieję, że dalej idzie moim brzegiem. Bo wtedy cały czas tu blisko, była metr od brzegu. A nie widzę, żeby tam w górę gdzieś poszła. Ja ją zobaczę, jak ona będzie mnie mijała, to ja ją zobaczę. Muszę tutaj czekać na nią. Jak tutaj mnie minie, to pójdę tam wyżej, tam jest piasek, to może lepiej będzie, uda mi się ją nakręcić. Ja widzę, że tutaj na filmie widać dno, więc jak będzie tędy przepływała, to na pewno ją zobaczymy. Co, już z powrotem? Tak, słuchaj, a powiedz mi, a dzisiaj na jasne łowisz, czy na ciemne? Ja na takie naturalne. Naturalne, nie? No. Posłuchaj, to ci powiem coś ciekawego. No. Tak w ogóle to my się znamy, bo już kiedyś przy mnie złowiłeś pstrąga, tego 44, jak z kumplem byłem. No. Pamiętasz to? Tego. No. A tego potem... Potoka? Słucham? Tak, tak. A potem, jak my zeszliśmy w dół, to złowiłem troć na wahadóweczkę taką malutką. No, a tego, a... O, zobacz, jest tutaj. Patrz, jaka troć. Biała? Nie. Idzie w dół teraz. Ale nie jest zainteresowana. O, ja pierdzielę, ale poszedł. To jest ten, co ja go widziałem wcześniej. Słuchaj, ogólnie... No właśnie, on szedł wcześniej w górę, teraz szedł w dół i kompletnie nie jest zainteresowany. Rzucałem wszystkim, pod nos mu podstawiałem wręcz, miałem blachę błyszczącą, to 10 cm koło nosa mu przeszła, to ją ominął, żeby mu nie przeszkadzała. No, tak więc kompletnie zero. Potem próbowałem wszystko, jasne, ciemne, nic. Tak więc on dzisiaj nie ma ochoty i nie wiem, czy wszystkie tak będą, czy... To zależy od ryby, nie? No, bo to tak jest, wiesz, ktoś rzuca pół godziny, godzinę, ty zejdziesz, jeden rzut siedzi, nie? No właśnie, kurczę, stracią... Nie ma reguły na to. Stracią nigdy nie wiadomo. No to mnie pocieszyłeś, bo jak mówię, jakby wszystkie tak były, no to w ogóle bez sensu, nie? Ja raz byłem, ktoś widział, że ja założyłem takiego... No mówią, by w życiu na takie coś nie łowił, nie? No. No ale jak tylko zeszedł na dół i 72 wyjęłem, w szoku był, że na takie coś można złapać. No. Taki kolor, nie? No, no. Tych kolorów już nie ma. No nikt by tego nie założył, tego koloru. A ja tak kiedyś kupiłem, a to na samym początku tam był. Aha. Agresywny. Mówię, kurwa, nikt go nie bierze. A on tam był chyba ze 3 miesiące. Mówię, a ja go sobie wezmę. I wiesz, ile mam ryb wyjęte? Taki agresywny? No, taki, no niespotykany taki kolor. Aha, bo ja teraz... Tak? Ja teraz na czarny łowię. Oni tu łapią taki... Ja też mam parę. Ja zerwałem takiego woblera, ale małego mają. On tutaj w redzie robi takie... Te tipsy. Aha. Takie 4,5 cm. A, no. Taki maluśki. Nie to złoto, taki kolor, taki... No. Bielizna to jest tych dwóch kolorów taka, nie? Aha. Tak. Kurczę, no właśnie, nigdy nie wiadomo. No ja tamtą troś o 76 cm, no.
To na wahadło Madeja wziąłem, złowiłem. Takie zielono-pomarańczowo-czarne. 3 centymetry. Na tego ultralighta, no. Tak więc, no... Aha. Tak stoi, tak jak ty mówisz, nie? Wobler, wbijałem go do góry, a ona obok niego zeszła i no. Nawet nie zauważyła, nie uciekła. Spokojnie to odsłonęła. Tak, no to ta tak samo właśnie się zachowywała, no. Pięknie, taka ponad 70 bite miała. Tylko ciekawe, że szła do góry, a teraz przed chwilą spłynęła w dół, nie? To przeważnie tak chore robią, schodzą, ale jak mówisz, ona była czysta, to... Ale za to, nie, miała wielkie... Wielką plamę taką białą na głowie. No to chora jest. Tak? No, to ona jest chora. Aha, to dlatego nie bierze. Nie, a ostatnio na dolnej redzie to widziałem, jak ten, jak troć bokiem spływała. No, też chora. No, ja już bym jej nie wziął, ja bym chyba nie brzydził się, chyba w rękę ją wziął. Aha, o kurczę, aż tak. Ochronnym, jak tutaj chodzę, z nami na muchę przyjdę. No. A, jeżdżę i nie możesz dobić, ani ją tam wyrzucić na brzeg, zakopać, nic. O ja. No bo ona ma ochronę, nie? No, ale faktycznie. Wyrzucił z tej wody, nie? No tak, no, żeby innych nie zarażała ryb. Kurczę, no nie, ciężka to sprawa. Chora, to ona jest jak z białą głowę. Tego się pytałem, czy ona chora, bo ona wtedy tak dziwnie się zachowuje. Aha, czyli po tym poznać. No dobra, będę wiedział. Nie, one takie białe plamy mają. To są no. Aha, o kurczę. Nie. No, to tony tego było. Ja pierdzie. One też mam. No. Możesz zobaczyć, ja mam kanał Fishmania, zresztą nagrywam. To sobie ten, to możesz zobaczyć potem filmik. Jaki kanał? Fishmania. Z tą trotą w tle jestem właśnie. To sobie zobacz, wrzucę chyba dzisiaj. To zobaczysz, jak ona wyglądała, bo może się udało, że widać ją było pod wodą. Na nagraniu. No. Jak przyjadę tak w listopad, to za przykłapką one stoją, nie w tym nurcie. Aha. To chore. Ja patrzyłem, jak one spływają do domu, nie? Przez tą, niby przez tą naszą przykłapkę. One się ustawiają ogonem. Do góry ogonem? Nie, głową do góry. Głową do góry, no. Schodzą i ten nurt jest zwierzę i wtedy za moment ona jest na dole. Ja patrzyłem, jak one schodzą, ale chore, nie? Aha. O kurczę, no a szkoda ryb. Nawzajem. To fajne miejsce. Głębokie. Dobrze wodę widać. O! Aha, to wobler chyba. Już myślałem, że się ryba spławiła. Okej. Można sobie porzucać w lewo, w prawo, w górę, w dół. Bardzo przyjemnie. Słoneczko wyszło, grzeje, dobrze. Zresztą widać, bo mój cień doskonale widać. Wybrałem zgodnie z radą eksperta naturalny kolor woblerka. Oczywiście nie lubię w woblerach tego, że się często przednia kotwica plącze. Się zastanawiam, czy sobie nie pozmieniać na haki albo w ogóle pościągać te przednie kotwice. Wiem, że część właśnie pstrągarzy tak robi. Nie wiem jak na trociach, ale na pstrągach tak właśnie bywa. Co do słońca jeszcze, to z drugiej strony to nie jest fajnie, no bo ryby wtedy mniej chętnie, wydaje mi się, że biorą. Ale na szczęście słońce jest jeszcze nisko. Dzisiaj w 5:30 zacząłem łowić. Jest chyba gdzieś 9:00 dopiero. Tak więc słońce jest nisko i fajny cień daje, więc raczej się przy moim brzegu spodziewam ryb właśnie idących tutaj w tym cieniu, chowających się, nie wychodzących tam na słońce. No ale trzeba patrzeć wszędzie, bo tak naprawdę to z rybami nie wiadomo, nie? Słyszeliście tutaj. Co wędkarz powiedział, że jednemu weźmie
na to, drugiemu na tamto. Pięciu rzuci taką przynętą, szósty rzuci identyczną i na jego się skusi. No i znowu się zaplątało. Zatem na dwoje babka wróżyła. Trzeba po prostu próbować. I pogody też nie ma lepszej, gorszej. Znaczy no, bywa, ale po prostu trzeba próbować jak najczęściej i wtedy będą rezultaty jakieś. O, zobaczcie. Krówki. O, to byczek akurat. Mały byczek. Nawet się spojrzą na mnie. Tu same w ogóle jakieś młode są. Ten młody, drugi, trzeci. Tam jest duży. O kurna. Ten to bykus. No, nie ma co podchodzić. Widać solidny byk. No, tutaj też sobie. Ty, to same byki chyba. Ty się. No, ten, te też. Ten tutaj rozkrok zrobił. Kurna, same byki tu się pasą. No to grubo. Dobra, trzeba się zawijać dalej. Przy okazji tych pięknych okoliczności przyrody chciałem wam pokazać działanie filtru polaryzacyjnego. Widzicie dno? Teraz lepiej jest, czy? O, teraz. Zobaczcie, jest lepiej, czy gorzej? Jest tak z filtrem, tak bez filtra. No ciekaw jestem, sam obejrzę to na wideo, potem sprawdzę. Hej. Widzę przyjemne, spożyteczne wędkowanie i spacer z psem. Elegancko. Coś było? Było. O, pięknie, co? Trotka była. Trotka, o kurczę, pięknie. Ja widziałem, jak płynęła jedna, ale nie skusiła się. Coś się spławiło tutaj. Kurczę, coś niedużego. Poplusku. Jakiś mały pstrążek raczej. Ale coś tu było. Tak czy inaczej. A jak małe, to na ten wobler nie zareaguje. No. Znowu, w tym samym miejscu ten spław. No, ciekawe. No, kolejny. Tam. To jakieś małe główienko, nawet nie ma. Dobra, nie nagrywam tego. A może. Okoń płynie. Tonek tam. A tam, w tym miejscu, co wobler rzuciłem. No, byłej, sobie popłynę. No, to już kajaki płyną. To już koniec łowienia, pozamiatane. No, wszystkie ryby będą przepłoszone i tak. Więc można się zwijać. No, dokładnie tak jak tam ten wędkarz powiedział, że po 10 oni płyną, a 10 płyną i będzie koniec. Akurat zanim tutaj zapłynęli, to jeszcze chwila była. Widziałem przed chwilą, jak pstrążek popłynął w dół rzeki.
jest ryba. Niestety w trochę gorszym stanie. A zaraz ją złowimy. Taki sobie patyczek położymy z boku. Tak. Proszę, pstrąg. Złowiłem pstrąga szczypcami, ale złowiłem. No, był sobie tęczak. Niestety. Coś mu się stało. No, wyjmiemy go z wody, żeby nie psuł nam rzeki. O. Dobra. Ciekawe, czy to się nagrało. Ale tu przed chwilą widziałem, skoczyła. Wcześniej też słyszałem, że coś skakało. Trzeba tutaj obłowić. Jest pstrąg. Tam jest. Ale pewnie nie będzie go widać. Koło takiego kamyczka. Nie no, to trzeba było tutaj filtr założyć. Nic nie będzie widać. A już popłynął sobie. Przed chwilą były trzy. Sztuki w nurcie stały. Tam! Orzesz w mordę. Ale się rzuciło. Tam, gdzie rzuciłem. Tuż obok. Niesamowite to było. Idę tam bliżej zobaczyć. Wow! Miałem wyjazd, widziałem ten pstrąg szedł za przynętą, ale się nie zdecydował. Bardzo powoli kołysał się za nią. Tak z 15 cm za, ale się nie skusił. Na wahadłóweczkę błyszczącą. W tamtym miejscu. To nawet taki ładny był. Już trochę większy niż te małe tutaj kurdupy. Ponad 30 było. Nie wiem, czy nie więcej. 35 może. No, to już by była fajna rybka. Już fajnie by walczył tu. Dobra. Doszedłem już dość daleko. Chyba już trzeba będzie kończyć. Tak więc starczy na dzisiaj, już padam. Kilka dobrych godzin chodzę. Tak to wygląda obecnie. No i co? Następnym razem mogę zacząć od tego miejsca albo od dołu do tego miejsca, żeby po kolei iść czesać. Dobra, trzymajcie się. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Tyle, co się udało mi wyiskać z tej przygody, to wam pokazuję. Do następnego. Łapki w górę i na razie, hej.